Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj 9 dzień czerwca, to jest piątek. Dzisiaj tak, dzień przyjaciela, dzień księgowego, dzień kaczora Donalda, dzień trójkąta koralowego. To nie chodzi o ten taki trójkąt na drodze, ani nie trójkąt, tylko chodzi o taki trójkąt geograficzny, gdzie są rafy kolorowe. I dzień Agugaga. To w ogóle lubię, bo to jest, wiecie, dzień po prostu tego, co mówią dzieci, takie Agugaga i zrobiono taki dzień, po prostu mówienie jak dziecko. Tak mówi w ogóle Duch Święty nas często, więc to jest ładny dzień. Piąteczek robimy, człowieczka, zapraszam. Drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie i bardzo was zapraszam na, oczywiście jak to w piątki, biblijny cytat. Bardzo piękne zdanie, chociaż chyba czasem trochę nierozumiane, albo raczej trochę koślawo rozumiane, ale sobie je przeczytajmy i niech ono nas dzisiaj poprowadzi, chociaż ono jest trudne. Jeremiasz, 20 rozdział, 7 werset, tak jest tam napisane. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Kochani, to zdanie jest dosyć trudnym zdaniem, zdaniem takim mocno negatywnym, chociaż ono w tym naszym polskim tłumaczeniu brzmi tak trochę romantycznie, nie? Bo my uwiodłeś kojarzymy bardziej z takim, wiecie, romantycznym pociągnięciem przez kogoś, nie? Tak sobie można myśleć, Bóg mnie uwiódł moją miłością. Tam nie o to chodzi Jeremiaszowi. Kochani, tam z hebrajskiego bardziej chodzi o zwiodłeś mnie, Panie. Jeremiasz doświadczał bardzo trudnych rzeczy, w sensie poszedł za Panem, poszedł za Jego głosem, jakby był posłuszny temu, co Pan Bóg mu zaproponował i to się wiązało z tym, że bardzo cierpiał, że Jeremiasz został po prostu wielu rzeczy pozbawiony, prawie że zginął, jak miał takie poczucie, że idzie za Bogiem, no i po prostu Bóg go zwiódł. Obiecywał mu, że wiadomo, jak to będzie z Bogiem, czyli będzie super, tak, doprowadza cię do świetnych rzeczy, a tu mam po prostu klęskę i katastrofę w życiu, nie? Kochani, to jest ważne zdanie, to jest bardzo piękne zdanie i to jest też piękne, że Jeremiasz się nie boi tego mówić. Mówi, zwiodłeś mnie, Panie, a ja się po prostu pozwoliłem się zwieść, nie? Kochani, czasem można mieć takie doświadczenie, jak się za Bogiem idzie, jak się na przykład rezygnuje z czegoś w imię Pana Boga, nie z jakiegoś dobra, tak nam się przynajmniej wydaje, z jakiegoś szczęścia, z jakiegoś czegoś, nie wiem, co bardzo tego pragnęliśmy i nagle Pan Bóg mówi, no ale słuchaj, to jest złe, ja bym chciał, żebyś robił coś innego, nie idź za tym, to jest takie, to będzie najszczęśliwsze w moim życiu. A Pan Bóg mówi, nie, niekoniecznie nie będzie, pójdź za mną, zobacz, że ci to 100 razy wynagrodzę i potem idziemy za Nim i jakoś nam nie bardzo wynagradza. I jakoś wcale nie jest tak, że jest bardzo szczęśliwie i że jest bardzo cudownie. I człowiek może mieć takie doświadczenie, no zwiodłeś mnie, Panie, ja się po prostu pozwoliłem się zwieść i teraz po prostu tkwię w jakimś takim, w czymś niefajnym. Uwaga, kochani. To, że tak może być, że jakby bardzo często wybór Pana Boga może nas coś kosztować, może się wiązać z jakąś stratą, może się wiązać z tym, że nie jest tak wesoło i tak cudownie, jakbyśmy chcieli, to prawda, ale chodzi o to, żeby być tym wytrwałym i cierpliwym, bo to się naprawdę potem obróci w coś wielkiego. Jeremiasz dokonał wielkich rzeczy, tak, przeszedł przez trudne wyzwania. Pan Bóg go, jakby nie bał się go postawić w trudnych miejscach i w trudnych sytuacjach, no ale no, z tym się wiąże, że tak powiem, płacenie ceny za prawdę, za dobro, za miłość w tym świecie, który wcale tego nie szanuje i wcale tego nie chce. Kochani, niech nas nie zwiedzie ta myśl o zwiedzeniu, w takim sensie, że no ja to za Panem Bogiem idę i wcale nie mam tego, co On obieca, wcale nie jest mi tak dobrze. Bądź cierpliwy, czekaj. Doświadczenie wszystkich świętych, wszystkich proroków pokazują, że przez te cierpienia, przez te trudności przejdziemy do czegoś niezwykłego. I to nie jest żadna pochwała cierpienia, kochani, nie. Tylko niech one nas nie zwiodą, bo tak samo to nas może zwieść, że dałem się zwieść temu, że jestem nieszczęśliwy i w związku z tym odstąpiłem od Pana Boga. Jeżeli idziesz za Panem Bogiem, w sensie masz taką jasność, bo oczywiście możesz błądzić, ale jeżeli masz taką jasność, pewność, potwierdzasz ją w kościele i tak dalej, że idziesz za głosem Pana Boga, to nawet jeżeli to jest trudne i nie daje ci póki co wielkiej satysfakcji i szczęścia, spokojnie, spokojnie. Pan Bóg to obróci, zobaczysz. Pan Bóg przez to cię przeprowadzi, doprowadzi cię do czegoś niezwykłego, bo On naprawdę nie kłamie. I nawet jeżeli mamy to poczucie zwiedzenia, nie dajmy się zwieść temu poczuciu zwiedzenia. Nie oszukujmy, że go nie ma. Tak jak Jeremiasz, on nie udawał, że się czuje świetnie, nie. Ale jednocześnie nie dajmy się temu zwariować. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie piątkowe.
Pewnie przypuszczam, część was może dzisiaj ma wolne, bo skoro wczoraj było Boże Ciało, to może niektórzy sobie zrobili wolne, nie? Bo to łatwo wziąć piątek, znaczy łatwo, no może niektórym łatwo wziąć piątek i potem się robi taki czterodniowy weekend. Jeżeli tak, jeżeli gdzieś wyjechaliście, jeżeli gdzieś świętujecie, to tym bardziej wam życzę pięknego czasu, a jeżeli nie, to tym bardziej wam życzę pięknego czasu. Nie smućcie się, że o, ja nie mogłem nigdzie pojechać, tylko niech to będzie dobry czas. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia jeszcze jutro. Z Bogiem, pa, pa!